należał do księdza Władysława Bukowińskiego, kapłana krakowskiego, którego Ojciec Święty bardzo cenił i dzisiaj jest już sługą Bożym, za to, że był kapłanem w Łódzku, był 13 lat w łagrach. Potem mógł wrócić do Polski, bo był słabego zdrowia, dobrowolnie pozostał w Kazachstanie i do końca życia tam służył katolikom różnych narodowości, bo nie było kapłana. I przepiękna. Proszę. I grób jego jest w Kazachstanie. Tak, tak, tak. Przepiękna postać kapłana. Dzisiaj no, czekamy na jego beatyfikację. Witraż ze świętym Wojciechem, dar prezydenta Kwaśniewskiego na zjazd gnieźnieński w 1997 roku ofiarował.